Bolonia, ale coś więcej na ten temat dyrektor Kępińskiego Ośrodka Kultury, pani Anna Niecowska. Zapomniana wieś, choć stajnia uboga, taki dziwny blask w tej garsteczce siano. Dwa serca złączone przy kobysce. Ta noc daruje najcięższe grzechy. Z każdym rokiem czekamy cudu, który ma nastąpić z kolędami o włosach i marzeniami zamyślonych gwiazd. Modlę się o szczęśliwe rozwiązanie dla mnie, dla ciebie, dla was. Dobry wieczór państwu. Serdecznie witam na koncercie Festiwalu Kępińskie Kolędowanie, który mam nadzieję przyniesie wiele wzruszeń i pięknych przeżyć. Święto Bożego Narodzenia to taki czas, który stala więzy, daje ukojenie i oddech od zabieganej codzienności. Jest to zdumiewające i radosne, że narodziny Jezusa w Betlejem wciąż są żywe, bowiem święcując wydarzenia sprzed 2000 lat odnawiamy więzy, odkładamy na bok spory i z opłatkiem w ręku sięgamy do głębokich układów dobroci, która zawsze jest przecież w nas obecna. Nasze artystyczne kolędowanie ma przecież wymiar symboliczny, wszak pragniemy poprzez kolędy i pastorałki dotknąć istoty przebaczenia. Mamy nadzieję, że po wysłuchaniu dzisiejszego koncertu jeszcze bardziej otworzą się serca i wspólnie wszyscy razem wyśpiewamy radość z przyjścia tego najbardziej oczekiwanego i najczulej kochanego dziecięcia. Daniel Tarchała wraz z licznym gronem rozwijających się jak profesjonalny. Grupy z młodymi artystami przeprowadzili Kajetan Borowski, Jakub Dworak i Grzegorz Masłowski. Zresztą tych artystów zobaczymy, tych muzyków tutaj na naszej scenie. Przy okazji naszego tutaj spotkania na samym początku pragnąłbym podziękować wszystkim fundatorom nagród, Bożanie Chęczycy, burmistrzowi Piotrowi Psikusowi, staroście Kępińskiemu, Witoldowi Jankowskiemu. Dziękujemy także sklep artykułów.